Czy wiecie, że ryba, bez której nie sposób wyobrazić sobie najważniejszych świąt, jest gatunkiem starszym od człowieka? Karp pojawił się na Ziemi blisko 3 miliony lat temu w okolicach Morza Kaspijskiego. W V wieku przed naszą erą udomowili go Chińczycy, zaś w roku 350 naszej ery stał się pierwszą w historii Europy rybą hodowaną w sztucznie utworzonych zbiornikach. Gdy 1000 lat później za sprawą czeskich cystersów trafił do Polski, początkowo był źródłem postnego pokarmu w klasztornych refektarzach, skąd szybko przeniósł się do szlacheckich domów, by w końcu zawitać na królewski stół, nabywając tym samym nazwy jednej z odmian – karp królewski. Współcześnie Polska to największy hodowca karpi w Unii Europejskiej, zaś sposób hodowli niemal nie zmienił się od wieków. Budując obszerne stawy, tworzy się tej rybie warunki bytowania identyczne z naturalnymi. Większość stawów położona jest na terenach parków krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000, gdzie karpiom towarzyszy kilkaset gatunków roślin i zwierząt wodnych. Jesteśmy na naszym największym stawem, Jastrzębiec, około 40 hektarów powierzchni. Każdej rybie zapewniamy 10 metrów kwadratowych dna stawu. Oczywiście ryby w stawie nie pojawiają się same i tu właśnie jest początek skomplikowanej pracy rybaka. Puszcza się do małych stawików porośniętych trawą samice i samce, czyli mleczaki i ikrzyce, i po 2 tygodniach wylęgają się z tego wylęk, czyli nazwany narybek. A narybek ten jest w dość sporej ilości, bo z tylko jednej samicy potrafi być go nawet 200 tysięcy. Drobinki te po odłowieniu i przeniesieniu do innych stawów, żywiąc się naturalnym zooplanktonem, po paru miesiącach osiągają właśnie takie rozmiary. Po 6 miesiącach od tarła narybek osiąga wielkość około 40 gramów. Robimy jego przegląd przed obsadzeniem na zimochowy, a następnie na wiosnę odławiamy go już i przeznaczamy na stawy kroczkowe. Metoda hodowli została opracowana w XIX wieku przez rybaka Tomasza Dubisza i jest stosowana w niezmienionej formie do dzisiaj. A polega na powtarzaniu przez 3 lata cyklu odławiania i przenoszenia do nowych, większych stawów, co umożliwia szybsze przyrosty karpi. Tutaj ją ładnie przeglądam, chociaż szczera. W tym momencie odłowiliśmy staw i chcielibyśmy do magazynów na zimowanie te karpie przewieźć i oglądamy je pod względem, czy nadają się, czy są ładne, czyli nieobite, czy skrzela mają ładne, różowe. Ryby oprócz naturalnego pokarmu są dokarmiane ziarnami zbóż. Naturalny proces hodowli gwarantuje, że mięso karpia jest zdrowe, nie zawiera antybiotyków, polepszaczy czy sztucznych hormonów. Karp jest źródłem łatwo przyswajalnego białka, bogatego w aminokwasy egzogenne, czyli te produkowane poza organizmem człowieka, które musimy dostarczać w codziennej diecie, takie jak tryptofan czy lizyna. Karp jest także źródłem jednonienasyconych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wśród których wysoki udział stanowią kwasy z grupy omega-3, te szczególnie cenne dla naszego zdrowia, zalecane do spożycia w suplementach diety produkowanych także na bazie oleju z wątroby rekina. Karpie są częścią wielu tradycji.
W Polsce nosimy łuskę skarpia w portfelu na szczęście. W niektórych regionach Azji karp również uważany jest za rybę dającą szczęście. W końcu ludzie i karpie żyją razem już ponad 2,5 tysiąca lat.